Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne przywitało nas troszkę deszczowo, ale już w powietrzu czuć woń bronzera, ale wiecie co jeszcze czuć? Czuć ciężką pracę, wyrzeczenia i oczywiście to, co wszyscy zaraz zobaczymy, czyli progres, który poczynili zawodnicy, wszystkie ich starania, które włożyli do tej pory. Za chwilę dowiemy się, jak zostanie ocenione przez sędziów. Także zapraszamy na wywiady i zobaczycie ich formy. Listy startowe są już gotowe. 49 wyjść dzisiaj nas czeka. Przed nami rozpoczniemy kulturystyką, a potem przejdziemy sobie do kulturystyki klasycznej, a resztę zobaczycie za chwilę. Już widzimy Bartka, Polish Fitness Freaka, który wywołuje. On zajmuje właśnie tą funkcję, pełni funkcję człowieka, który wywołuje, który zbiera wszystkich zawodników, informuje im, o której wychodzą i za ile mają swój start. Dwie minutki z Bartkiem, Polish Fitness Freakiem. Dzisiaj funkcja wywoławcza, ale także jeszcze zajmujesz się tym, żeby zawodników informować dokładnie co do kategorii, do momentu wyjścia. Ale z czym jeszcze tak naprawdę się zajmujesz, bo jest tego dużo więcej. Przede wszystkim witam wszystkich serdecznie. Tak, no Dawid, tak jak wspomniałeś, generalnie, teoretycznie to jest taki trochę jakby sędzia backstage'u, coś takiego. Ale ja do tego podchodzę w ten sposób, że sam startowałem, wiem jak to jest. Wiem, że zawsze każdy się niecierpliwi, wszystko chce wiedzieć. Także ja staram się tutaj robić pracę troszeczkę jakby ponad miarę. Generalnie chodzi o to, że po prostu mam listy startowe, mam informacje, kiedy mniej więcej, jaka kategoria będzie wychodzić. No i staram się tak to ogarnąć, żeby każdy zawodnik wiedział, kiedy wyjdzie, wiedział, kiedy ma się zacząć pompować, kiedy ma jeszcze chwilę dla siebie, żeby to wszystko szło płynnie. No i w jakiś tam sposób, powiedzmy, że ode mnie zależy to, czy te zawody będą szły płynnie, czy nie, bo jeżeli tutaj będzie obsuwa, no to jak kostki domino, posypie się wszystko, nie? Także tak to wygląda i generalnie nie wiem, czy pokazywaliście, jak wygląda cały ten obiekt, ale różni się on troszeczkę od tego, jak wyglądają inne zazwyczaj obiekty, gdzie są zawody, sam możesz to potwierdzić, bo zazwyczaj backstage jest bezpośrednio za sceną. Jak sama nazwa wskazuje, backstage. No tak. A tutaj mamy jakby osobny backstage jako osobne pomieszczenie i z tego miejsca, też możesz to potwierdzić, bo sam byłeś po tej z drugiej strony jako zawodnik, przechodzimy na drugą salę, gdzie jest jakby taki właśnie faktyczny backstage przed sceną. No więc moim głównym zadaniem też tutaj jest to, żeby te osoby z tego głównego backstage'u dużego, na którym się znajdujemy, w odpowiednim czasie przeszły tam, żeby właśnie nie było tych obsów, nie? To tak w skrócie. Jak sobie radzisz, jak czasami, no wiadomo, zawodnik w nerwach ma jakiś wyrzut, można tak to nazwać, że nie został wyczytany, nie został wywołany, a wiesz, że to miało miejsce, bo wiesz, bo czasami w stresie po prostu, niektórych rzeczy mogą, nie mamy tutaj niczego za złe, bo to jest po prostu ludzkie. Wiesz co, no ja generalnie, tak jak powiedziałeś, to nie mam nikomu za złe, staram się, wiesz, to wszystko brać na luzie. Nie ukrywam, że czasami też nerwy ponoszą, jeżeli 15 raz ta sama osoba, wiesz, się o coś dopytuje, ale zazwyczaj powiem ci szczerze, że te kwestie dotyczą tego, kiedy wychodzę, za ile moja kategoria, nie? I mówisz na przykład, że słuchaj, no na poprzednim festiwalu była taka sytuacja, że sędziowie pojechali w czasie przerwy na obiad, była tam jakaś w korku sali, czy coś, była jakaś tam obsuwa czasowa i nikt nie wiedział, za ile oni przyjadą i 10 razy mówiłem tutaj na tym głównym backstage'u, że słuchajcie, jak tylko przyjadą sędziowie, to wychodzimy, także chłopaki, szykujcie, bo tak, męska sylwetka akurat to miała być, mówię, także pierwszy z kategorii męskiej sylwetki, szykujcie się, bo w każdej chwili mogę wam coś powiedzieć, że już idziemy, nie? Mija 15 minut, słuchaj, a za ile wychodzimy? Ja mówię, stary, nie wiem, mija 5 minut, jest następna osoba, za ile wychodzimy? I ja nie mogę, wiesz, nie mam pretensji do tych chłopaków, no bo wiadomo, że każdy się stresuje, tylko jak słyszysz 20-30 razy, no to wiadomo, że każdy jest człowiekiem, też już gdzieś się tam w środku człowiek gotuje, że ile razy możesz powtarzać to samo, nie? No ale to jest tak naprawdę jedyna taka, powiedzmy, sytuacja, która jak już tam czasami wybija z równowagi, no a tak to w sumie, wiesz, parę razy się zdarzyło, że ktoś był w toalecie, z dwa razy było tak, że ktoś poszedł tam, miał, wiesz, drugą kategorię też swoją, jeszcze raz miał wychodzić, bo to oni już tam powinni zostać. Sam też wiesz, że jeżeli wchodzisz na przykład w kilku kategoriach, no to już tam zostajesz. A on na przykład przyszedł tutaj, bo
nie wiem, żona chciała mu zdjęcie zrobić, nie? No i wiesz, i wywołują go na scenę i go nie ma, nie? I ja wiesz, tu szybko biegnę, gdzie ty jesteś, a on tutaj na przykład wafle sobie jeszcze je, nie? No i wiesz, i na szybko biegiem tam. No ale to są takie, wiesz, takie rzeczy ludzkie, może nawet nie to, że błędy organizacyjne, co po prostu niektóre osoby czasami nie chce tam kogoś urazić, żeby powiedzieć, że nie do końca poważnie podchodzi do tematu, bo nie, ale tak jak mówisz, przy tym zmęczeniu, przy tym wszystkim, przy tych emocjach może po prostu coś takiego się wydarzyć, nie? No ale to są sporadyczne, że tak powiem, sporadyczne sytuacje. Bartek, nie zajmuje ci dużo więcej czasu, ale pogratuluję ci, bo jeszcze na żywo ci nie gratulowałem otwarcia studia. Mega, mega robota i trzymam za ciebie kciuki w drodze i w pracy z AKA Giantem, Jamie'im. Jakby ktoś chciał posłuchać, to wiecie, gdzie Bartka szukać. Tak, dziękuję bardzo. Zapraszam do śledzenia mnie, zapraszam do śledzenia Dawida. Powiem wam tylko, że my się widzieliśmy w sumie chyba w grudniu, bo to były święta. Tak. Jest dwa razy większy. Także jest dobrze. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Także tobie też również gratuluję, bo widzę, że to, co robisz, idzie w dobrym kierunku. Dzięki, Bartek. Do zobaczyska. Pozdrowienia. Witamy Adriana Cyronka w okresie masowym, jak przed chwilką sobie wspomnieliśmy. Właśnie, jak przebiega okres masowy? Rośniesz. Widziałem cię, widziałem fotki. Jesteś lepszy i cięższy. Tak, no gdzieś tam można powiedzieć cięższy, gdzieś od ostatniej masy około 2-3 kilo. W zasadzie to waga tak się utrzymuje, około 115-116 kilo. Nie walczymy na siłę tam na wagę z wagą, bo wiadomo, że ja mam potem limit, więc muszę i tak go zbić. No, ale poprawiamy detale. Masa przebiega, no, moim zdaniem, bardzo dobrze. Gdzieś tam kolejna masa, coraz bardziej, każda kolejna jest coraz bardziej świadoma i teraz też podjąłem współpracę właśnie z Pawłem Głuchowskim, także on mnie treningowo prowadzi, cały czas Adam, cała reszta. No i widzę efekty tego, także ja jestem bardzo zadowolony. Dużo nie zostało tej masy, bo tak planujemy do końca maja. No i od czerwca już sobie dać te 16 tygodni, bo we wrześniu chcę już wyjść na Arnoldzie. Pierwszy start w sezonie. Nie? Czyli cel przebić to, co ostatnio... Powiem bardzo szczerze, że lekko był wynik kontrowersyjny, tak to można nazwać i dużo osób ci to mówiło na pewno, ale ty jesteś z tych osób, co raczej wiesz, no nie mówiłeś głośno, nie krzyczałeś na mediach społecznościowych, jak to zostałeś oszukany, tylko przyjąłeś to na klatę. No tak, wiesz, no, jestem świadom tego, jaki to jest sport, nie do końca wymierny i do końca obiektywny, więc nieraz takie wyniki gdzieś tam miałem ja czy podopieczni i nauczyłem się po prostu z tym żyć i robię wszystko, żeby po prostu jak wyjdę następnym razem, żeby nie było wątpliwości, kto jest lepszy, tak? A jeśli okaże się ktoś lepszy, okej. Okay. Dla mnie najważniejsze jest to, żebym był lepszy z każdym sezonem, żebym wszystko dał się w przygotowaniach. No, wiesz dokładnie tak naprawdę co daje nam ten największy fan. Postęp. A wyniki, no wiadomo, jest niedosyt, bo nawet przed wyjściem już do werdyktu dwóch gości, które było przede mną, czyli i Kazach zarówno i ten Czech, podchodzili do mnie i gratulowali, mówili, że jestem lepszy. Jeden mówił w ogóle, że się na mnie wzoruje, że mnie obserwuje. Drugi mówił tak samo, że motywowałem go podczas tych przygotowań jego, no ale no, że musi to przyznać, że jestem lepszy. Wychodzimy na dekorację, oni są lepsi ode mnie, się okazuje, więc no taki wtedy to był zawód, taki dla mnie mały. Przez chwilę, ale no mówię, no zszedłem ze sceny, powiedziałem, za rok wrócę, będę lepszy. Ale zapytałeś w ogóle o jakiś, wiesz, feedback sędziów, oni powiedzieli ci, co było nie tak, czy to układ dowolny, no bo u was w kulturystyce, klasik, fizyk, często to może zaważyć, nie, no bo ja naprawdę, wiesz, obserwowałem zdjęcia, obserwowałem układ dowolny, obserwowałem pozowanie i myślałem, o co chodzi, więc wiesz, może oni coś ci powiedzieli. Wiesz co, był tam jakiś feedback, ale totalnie w ogóle, moim zdaniem, nawet nie ma co go powtarzać, bo to takie było jakby, wiesz, no odczepnego coś powiedzianego i ja się tym już za bardzo nie sugeruję. Ja raczej, wiesz, staram się analizować zdjęcia, analizować to, co mówią inni trenerzy po zawodach, którzy byli na zawodach najczęściej, bo to jest takie najbardziej obiektywne chyba i z tego wyciągać wnioski, nie? No tak, no to przed wami jeszcze, licząc prawie 25 tygodni przygotowań i potem zaczynacie już, znaczy ogólne zaczynacie sezon. Sezon potrwa tym razem więcej, troszkę dłużej, masz tak, zamiar postartować? Tak, mam w planach zrobić co najmniej dwa starty, na pewno Arnold i na pewno Mistrzostwa Świata, jeśli się odbędą planowo, bo w tym roku to było tak właśnie w Rzeszu, że Arnolda połączyli z Mistrzostwami Świata, dlatego ten start był tylko jeden, a teraz na pewno dwa, być może jak pojawi się jeszcze jakiś fajny start, czy w Europie, czy gdzieś tam dalej, nawet to też
chciałbym tam polecieć. No mówię, no 2-3 starty to w sezonie lubię robić, ostatnio było po jednym, więc teraz chciałbym jednak znowu... Czyli polubiłeś podróże, Syberia ci się spodobała, więc długie podróże są twoim... Ja wiesz, ja swój pierwszy wyjazd zagraniczny w ogóle to był do Meksyku, także to był mój pierwszy w ogóle samolotem w 14 roku, także ja od tamtej pory już pokochałem podróże, bo mówię, wiele świetnych miejsc można zobaczyć, a których bym wcześniej nie zobaczył, gdybym nie startował, więc dla mnie tam nie ma ograniczeń. Siadam samolot, lecę i tyle. To kulturystyka nam właśnie daje możliwości rozwoju się, ale także zobaczenia, no zerknięcia na parę miejsc bardziej, no bo zobaczyć jako będąc w tym stanie, no ale często możemy zostać na wakacje. 2-3 dni na także chociaż tak, coś tam tak. Daje. Dzięki Adrian bardzo i życzę Ci wszystkiego najlepszego i trzymam kciuki. Dzięki, panie. Specjalnie poszliśmy z drugiej strony, żebyście mogli zobaczyć, jak wyglądają właśnie wywołania zawodników, którzy za chwilkę będą wychodzić na scenę. Teraz mamy właśnie debiutantów w kategorii kulturystyka, a tam będzie podział na kategorię już do 80 kg, do 90, do 102 i 102+. Hej. Tak się eliminuje konkurencję. Witamy Rafała. Na razie nie przeszkadzamy, za chwilkę podejdziemy. Wy sobie rozmawiajcie. Dzień dobry, witamy w Rafałku, cześć. Jak się trzymasz? Jak były FIBO? Jak było na FIBO? Bardzo fajnie, aczkolwiek byłem pierwszy raz, ale w porównaniu z tym, co było w Dubaju na przykład i rozmawiałem z ludźmi, stwierdzili, że to było najmniejsze FIBO, jakie pojawiło się do tej pory. Być może dlatego, że 2 lata było przerwy. Chociaż ja nie mogę narzekać, tam w sobotę, my byliśmy w piątek, w ten dzień biznesowy dzień, w sobotę było troszeczkę więcej tych gwiazd, pewnie była możliwość porozmawiania po angielsku z niektórymi. Właśnie, uczysz się angielskiego? Ja widziałem, że jest lepiej. Step by step. Tak, ale jest naprawdę lepiej, bo wcześniej były, wiesz, no sam mogłeś przyznać, że było do poprawy, a teraz tak, już tak. Się coraz lepiej dogadujesz. Znaczy się, tak, dogadać się dogadam, ale wiem, że jeszcze dużo, dużo mi pracy przede mną. Nie ma czasu, no, nie ma czasu. Practice, dobrze mówię? Praktyka tak jak, no jak z treningiem, jak nie ma konsekwencji, to jest ciężko. Ale myślę, że jeszcze trochę lat i plus jest taki, i to jest w ogóle chyba taka dobrze, rada... Że juniorem jesteś młodym. Tak, właśnie. Plus jest taki, to jest rada chyba do wszystkich, żeby nie bać się mówić. Bo najgorzej, jak chcesz powiedzieć dzień dobry, czy ja mógłbym skorzystać na przykład z tej herbaty, bo chciałbym ją wypić. Tylko, mogę łyka tej herbaty i też każdy zrozumie, nie? Także o to chodzi. Najważniejsze, żeby się napić. Żeby się napić, żeby iść. Bo nawodnienie jest bardzo ważne. Tak, właśnie wspominałeś, już wtrąciłeś o formie i tak dalej, o konsekwencji. Kiedy zaczynasz przygotowania? W sensie przygotowania już zacząłeś, no wiadomo, budowanie masy, ale, i tak dalej, ale dobre pytanie, bo teraz jestem po 4 tygodniach, właśnie jutro kończę 4 tygodnie takiego recovery time. Dobrze powiedziałem? O odpoczynku, tak. Ale time się mówi, czy nie? Tak. Dobrze. No tu fachowca się muszę spytać. No, tak. I zaczynam od poniedziałku, 19 tygodni mam do i zaczynam już takiego prepa, aczkolwiek już jest bardzo czysto. I już z jedzeniem, bardzo czysto, wszystko już jest pod linijkę, trochę inny trening, suplementacja, także i to wszystko na bieżąco, myślę, że się będzie zmieniało, nie? Właśnie, jak jest jako, jestem zresztą, współpracowaliśmy z Rafałem, tak. Potem musieliśmy ją na jakoś, po prostu tak wyszło. Sytuacja bardziej ludzie życiowa, pytali, tak. Ludzie właśnie pytali, że wy się pokłóciliście. Nie. My rozmawiamy co tydzień. Ja teraz, plus jest taki, może to też jest plus teraz, że to fajnie idzie, bo ja mam spokojną głowę. Wtedy Dawid wie o różnych rzeczach, także człowiek miał różnego rodzaju rzeczy do załatwienia, czy też biznesowe, czy życiowe. To nie da się przygotowywać do zawodów i dlatego przerwaliśmy przygotowania. Teraz jest wszystko okej i jest bardzo fajnie. Ale właśnie powiedz mi, jakim jest trenerem Ronald? Roland Czuriok. Czurlok, tak. Czurlok. Czurlok. Czurlok, no tak. Roland Czurlok. No. Bardzo fajnie. Jest tu taki przerywnik. Praca z nim
das freut mich. Dobra, teraz ja zapytam eksperta. Bardzo cię cieszy. No to bardzo mnie też cieszy, że jesteś, wiesz, zadowolony, bo chcecie w końcu zobaczyć na deskach. Chcę zobaczyć, sam że... siebie chcę zobaczyć. No tak, wiesz? Ile można, naprawdę, ile można czekać? No to będzie prawie 3 lata, jak się pojawię na scenie, po przerwie. No miał być tam tylko rok 2020 na przerwę, no wyszło jak wyszło, co się pojawiło, wszystko się popierdzieliło. Później 21 miało być wyjście, no ale no wyszło znowu jak wyszło. A teraz nie zapeszam, 22, wszystko idzie ku dobremu. Ale wiesz co, można zawsze zauważyć, że jesteś szczęśliwym człowiekiem. Jestem, dziękuję bardzo. No i prawda, to jest najważniejsze i tego ci życzę, żebyś był jak najdłużej szczęśliwy. Dzięki. Dziękuję i wzajemnie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Dzisiaj pierwszy raz jestem w roli reportera, także bądźcie dla mnie wyrozumiali. Dzisiaj z Dawidem robimy tutaj relacje z festiwalu Roberta Piotrkowicza NPC. Dzisiaj są zawody regionalne, czyli dla obywateli Polski. No i co? Chcę zrobić dla was kilka wywiadów z takimi doświadczonymi już chłopakami ze sceny polskiej kulturystycznej. Także idziemy do nich, idziemy kogoś poszukać, pokręcimy się po zawodach, bo dopiero co przyjechałem, także zapraszam do oglądania. Ja akurat dzisiaj jestem tutaj osobą towarzyszącą, ale mogę się pochwalić nowym nabytkiem. Już niedługo pani Mocelewska. Dziękuję. Ja się bardzo cieszę. Dzień dobry, Norbercie, witam cię. Witam cię, Dajwik, witam. Norbert Feniks-Tymczak, czy dzisiaj znowu dziewczyny od ciebie z teamu zajmą 3/4 backstage'u? nie tym razem. Powoli się rozkręcamy. Te zawody takie pierwsze, zresztą jak sam wiesz, na przetarcie, więc z kilka osób, ale więcej, że tak powiem, celujemy w maj, w te kolejne zawody, a tutaj tak, żeby dziewczyny te, co jeszcze nie startowały, żeby w ogóle zapoznały się ze sceną. Pomagam też jednemu kulturyście, mojemu koledze i jednemu klasykowi, więc troszeczkę w innej roli, też nie tylko od strony tej kobiecej, ale też i od kulturystyki. A co słychać u ciebie, bo wiesz, cały czas tutaj osiągnięcia trenerskie pokazujesz, ale ty ostatnio tak ze swoimi treningami, pracą taką nad sobą troszkę ucichłeś. Tak, ucichłem chyba tak dlatego, wiesz co, że sam od siebie oczekuję jakiegoś większego progresu. I dopóki, że tak powiem, go nie zobaczę po sobie samym, to chyba też nie będę jakoś się afiszował specjalnie. A wiem, że to może troszeczkę nie mało marketingowe podejście, ale jakoś tak mi to bardziej leży. Ale czy ty potrzebujesz jeszcze marketingu? Wiesz, no to chodzi, że ty jesteś już trenerem tak znanym w Polsce, że no... Znaczy tak, wiesz, ci co zawsze znają, się przyda. Ci co znają, to znają, wiadomo, zawsze gdzieś tam ten marketing, no nie ukrywajmy się, w dzisiejszych czasach i dobie internetu, no jest istotny, sam o tym dobrze wiesz. Natomiast jeśli chodzi o własne jakieś tam plany i tak dalej, no to tak jak mówię, no wymagam od siebie jednak większego progresu. Nie wiem, ile tego czasu mi, że tak powiem, zostało, gdzie mógłbym ten progres wykonać, więc chcę to zrobić bez pośpiechu, też z myślą o zdrowiu mimo wszystko, żeby to nie było na wariata robione i mogę cię zapewnić, że jak będę zadowolony, to na pewno coś więcej ukażę, jakiś rąbek swoich planów dalszych i formy i tak dalej. Ten rok czy nie ten rok?
Realnie patrząc, głowa by chciała, ale realnie patrząc raczej przyszły, bo jak już co myślałem pod koniec roku, a z kolei żeby wyjść pod koniec roku gdziekolwiek, musiałbym wyjść na zawodach tutaj chyba w październiku regionalnych, a to mi jest trochę za szybko moim zdaniem. Tak, ponieważ normalnie jakby nie odbywały się w Polsce regionalne, dokładnie, to mógłbyś je zrobić dokładnie właśnie za granicą, tak, ale to, że już zaczęły już się są, właśnie te edycje, tak, no to tak, musimy je najpierw zrobić w Polsce. Dokładnie. I po prostu takie są wymagania, taki jest regulamin, tego się trzymamy, bo nie mamy na to wpływu. Tak, dokładnie. Zgadzam się. Myślę, że to jest też ważne, żeby ten regulamin był, nie? A nie, że tak powiem, samowolka, tylko jakieś zasady jednak powinny być, więc absolutnie to rozumiem i dlatego myślę gdzieś tam o początku może przyszłego roku. Mam takie pytanie do ciebie. Siedzisz już w tym sporcie wiele lat. Nie myśl w ogóle, nie myśl pierwsze, co ci przyjdzie do głowy, co nie? Pierwsza rzecz, słowo, myśl, cokolwiek, co ci się kojarzy z kulturystyką? Pasja. Pasja. Po prostu oddanie tej pasji, oddanie temu sportowi, bez względu na wyniki. Jeżeli masz to w sobie, sam na pewno wiesz, masz je to w sobie, to tak naprawdę wyniki schodzą na drugi plan. Liczy się to, co robisz na co dzień, a nie tylko zawody. Zawody to jest ta wisienka na torcie, a cała otoczka, całe nasze życie to jest ta pasja. No to nie jest tak, że wiesz, bardziej lubimy jednak tą podróż, cały ten szczyt, tak, oczywiście jest piękny, jest okraszony tym wszystkim. Dokładnie, niby się mówi, że to takie slogany, nie, teksty, że tam pokochaj proces i tak dalej, ale tak jest, tak naprawdę, jeżeli nie pokochasz się tego procesu, którym na co dzień gdzieś tam żyjemy nim, nawet jeśli ktoś nie publikuje, ale po prostu żyje tym procesem. Nie musi. Dokładnie. No to wtedy to wychodzi, czy on to robi dla medali tylko, czy jednak to robi bo to jest część jego życia, nie? Dokładnie, dokładnie. Mam nadzieję po prostu, że zdrówko ci dopiszę, bo czego ci więcej życzyć? Zdrowia, szczęścia. Zdrowia najważniejsze. Żeby ten, jak był ten piesek twój? Feniul. Żeby Feniul też był zdrowy, no tak, bo jednak wiesz, ile dla nas znaczą te zwierzaki. Oj tak. O, i tyle. Życzę ci zdrówka. Dzięki, dzięki. Dzięki. No to dzisiaj pierwszy debiutancki mój wywiad. Paweł Staniecki. Witam. Paweł dzisiaj wygrał. Wygrał w zasadzie wszystko oprócz Overwala. Paweł, powiedz nam kilka słów o sobie. Co znaczy? Nie, Paweł. Nie, Paweł, w jakiej kategorii startowałeś? Najpierw było Masters po plus 35. Oczywiście w super ciężkiej. Później Nowic też super ciężkiej. No i Open Senior super ciężka. No i trzeba dodać, że wszędzie były złota. Wszędzie ale były Paweł pierwsze miejsca. Jak słyszeliście, w Mastersach, tak, nie wygląda to prawda, młody chłopak, nie? Ale, no już niestety, ale 35 przebite. Właśnie o to się chciałem zapytać, nie Paweł? Ile tak naprawdę lat, zajęło ci dojście do tego, co jest teraz? I ile w tym siedzisz? Ile lat startujesz? Od którego roku? Powiedz, ale ludzi, bo lubię startuję. Pierwszy start miałem, jak mi się urodziła córa, 2013. No, w 2013, tak. A jak zacząłeś trenować? A trenowałem już wcześniej. No, trenowałem ogólnie od 15 roku życia. No, tylko wiadomo, to było takie komórkowe trenowanie. Potem trafiłem tam na Rajską, taką w Łodzi, taka siłownia popularna, taka stara mordownia. No, wiadomo, tam z jakimiś przerwami. No, to nie było się wtedy diety, jakichś tam takich rzeczy. Nie. Takie spięcie największe to miałem rok przed debiutem, nie? Czyli tam w 2012 to cały tak przepracowałem uczciwie, z dietą, tak jak wszystko trzeba było, nie? No i od tamtej pory już tak poleciało dalej, nie? Oczywiście trochę klasyk. Trochę za długo zasiedziałem się w klasyku. Aż w końcu trafiłem do Łukasza i poszliśmy już do super ciężkiej. Na samą górę do super ciężkiej. No. Nie ma bidowania już, koniec, kurwa. Tak jest właśnie. Kręcenia, nie wiadomo ile, kardio, kurwa, nie wiem, nie jedzenia, nie picia, nie ma takiego. Teraz jest dużo lepsze przygotowania, do samego końca się w sumie bardzo dobrze czułem. Humor normalnie, żadnych jakichś tam dziwnych zagrywek, nerwów. Tak samo i tutaj na scenie nie było, raczej prądu nie brakowało, więc. Doświadczony zawodnik, ale właśnie to chciałem wam pokazać, z takimi osobami właśnie chciałem porozmawiać, bo to pokazuje, ile lat trzeba pracować. Paweł ma 30 ponad 5 lat, tak? No, trenuje
20, czyli ponad pół życia. I właśnie taka może dygresja, takie przemyślenie dla młodych ludzi, bo teraz mamy takie czasy, że nie da się zrobić tak, szybko. Nie da się czegoś zrobić szybko. Wszystko dzisiaj, czy zarobić pieniądze, czy dojść do sukcesu w jakiejś dyscyplinie, czy cokolwiek innego, ludzie chcą szybko, a to na sukces się czeka latami. I właśnie to pokazuje tą wytrwałość. Rutyna, Paweł, tak naprawdę nie miałeś dłuższych przerw w treningu, jakichś takich typów. Nie. Właśnie. To w ogóle nie. Właśnie. Najdłuższa przerwa to jakiś może tydzień, jak gdzieś tam jadę na wakacje, to tydzień czasu, ale to też tak już człowieka nosi, żeby coś tam się poruszał, nie? Tak, i co jeszcze chciałem powiedzieć, Paweł też nie jest zawodnikiem, który ma jakieś mega dobre predyspozycje do tego sportu. No nie, długie nogi, przyczepy pozaczepiane kiepsko. Tak, wysoki zawodnik, no więc ale nie jest lekko, no. Ale właśnie konsekwentna praca przez lata daje efekty i daje efekty teraz w tym przypadku nawet złotych medali. Także pracujcie ciężko, nie poddawajcie się, trwajcie w swojej pasji, a zawsze to was do czegoś doprowadzi. Dzięki, Paweł, za wywiad. Dziękuję bardzo. I dalszych sukcesów. No, to musisz wiedzieć, twoja w tym głowa. Dzień dobry, witamy, Mariusz Tomczuk. Przedstawiać nie trzeba, ale można. Czasem, ale można, tak. Witam serdecznie. Słyszałem, że Trek robi bardzo fajną promocję, że do dresu będą Mercedesy. Tak. I ktoś narzekał na kolor Mercedesów, z tego co słyszałem, nie pasuje. No wiesz, no zawsze musi być, każdy chce mieć wybór, nie? Dajesz rękę, dajesz palca, chcą rękę. No trudno, no Trek może jakoś tam zainwestuje trochę więcej pieniędzy, to może coś tam się ugra i będą różne kolory. Słuchaj, masz prepa, wczoraj było wesele, wiele osób pewnie zapyta, jak sobie radzić z prepem na weselu. Po prostu nie jeść, moim zdaniem. To zawsze byłem takiego zdania, że jak jesteś przed zawodami, no to wtedy rzeczywiście możesz na takim weselu się, no niestety, możesz albo musisz się poświęcić nawet, nie? Żebym miał, myślę, z 8 tygodni do startu, no to bym się nie wydurniał, tylko normalnie usiadł i zjadł tak jak człowiek i pewnie nic by to nie zmieniło. No, ale teraz mam 3,5 tygodnia do wylotu, 4 do startu, to wiesz, pomyślałem sobie, no nie chcę mieć sobie cokolwiek do zarzucenia, jak już teraz, wiesz, jem ryż i myślę, czy nie za dużo przypadkiem zjadłem, czy nie za mało zjadłem, no taki już moment jest, że pilnuje się mega. Dlatego takie wesele typowo na sztywno do 23:30, bo już zaczęły się takie tematy typu, jak już ktoś tam podpił, to wiesz, czemu nie wypijesz, czemu nie chcesz z nami wypić, ale dawaj jednego, albo jak schudnąć. No ja mówię, zawsze zazwyczaj mówię tak, odezwij się w poniedziałek i powiem wam, z osób na przykład, załóżmy z 50, które do mnie się odzywały na weselu i prosiły mnie o jakąś tam radę i jak powiedziałem, że odezwij się w poniedziałek, to do dzisiaj jeszcze się nikt nie odezwał. Mariusz, zupełnie inne przygotowania, wracając właśnie do rad, zupełnie inaczej, znowu zupełnie inaczej, wcześniej było 12, teraz tak jak rozmawialiśmy dłuższe, tak. I przynoszą benefit. Tak, no przede wszystkim nie jestem jakiś tam wymęczony, bo wiesz jak u mnie bywało, zazwyczaj gdzieś tam wracałem skądś, w tamtym roku było tak, że wracałem z wakacji i mieliśmy 11 tygodni na zrobienie prepa, no to wiesz, no to trzeba było dość szybko się uwijać, nie? Tutaj 14 tygodni w sumie, zaczęliśmy celowo sobie wcześniej, bo już ja byłem przeżarty masą, już nie dałem rady jeść, nie chciało mi się jeść, nie miałem motywacji w ogóle, a teraz jestem, wiesz, no jak w skowronkach i trenuję zajebiście i mam chęci do tego, mam taką zajawkę jak normalnie młody Kazio, jak nigdy w życiu chyba tak mi się jeszcze nie trenował. Teraz wracam za chwilę do Łodzi i jedyne o czym marzę, to iść na trening. Do Łodzi, bo jeszcze w PCA. Będziesz sędziował, czy? Tak, jutro właśnie sędziuję zawody, pomagam Sebastianowi, Nadżarianowi, poprosił mnie, więc powiedziałem, nie ma problemu, no i tak jak mówiłem, najważniejszy z nami dzisiejszy trening, no tak chcę go zrobić. I te przygotowania są naprawdę lekkie, bo z racji tego, że mieliśmy tego czasu dużo, to nie musiałem się katować cardio, bo zacząłem chyba 5 tygodni w ogóle bez cardio, później te 20 minut dostałem, 25 i od kilku dni dopiero 30 minut muszę kręcić, także no nigdy chyba tak się nie przygotowywałem, bo zazwyczaj wiesz, no był zajazd i trochę tego się robiło. No teraz jest lekko, luźno, 450 węgli w dni treningowe, 350 nietreningowe, więc na razie nie odczuwam aż takich mocnych trudów przygotowań.
No ale też tak jak mówisz, uczycie się. Pamiętasz swoje pierwsze przygotowania, trwały one 16 miesięcy, teraz 16 tygodni wystarczy w zupełności. Tak robicie, żeby był chyba taki minimalny zapas, żeby już pchnąć te węgle bliżej zawodu. Tak, no Adam ma niby już jakiś plan. Ja nie wnikam, nie zamartwiam się tym, nie robię tam domysłów. On leci ze mną zresztą, będzie na miejscu przez trzy tygodnie będzie ze mną, bo zostajemy jeszcze na Toronto Pro, które są 2 tygodnie później. No i wiesz, w sumie wyjdzie, że przylecieć troszeczkę wcześniej, później zostajemy jeszcze troszeczkę w Nowym Jorku, bo moje dziewczyny dolatują do nas. No i w sumie wyjdzie, że ponad 3 tygodnie będę w Stanach. W Stanach tylko jedne zawody, czy jak to się... W Nowym Jorku są zawody 21 maja, 2 tygodnie później jedziemy, znaczy wcześniej, no, tylko 2 tygodnie później są zawody w Toronto, a kilka dni przed Toronto pojedziemy sobie autem, tam jest 700 km z Nowego Jorku do Toronto, pojedziemy sobie autem i tam sobie zostaniemy. Właśnie, było jeszcze jedno pytanie ostatnio na story, bardzo ciekawe. Jak sobie radzisz, czy kiedykolwiek kwestionujesz rolę trenera? Decyzję trenera. Jest bardzo ciekawe, bo często właśnie widzimy, że niektórzy piszą do innych trenerów. Pytają, weryfikują. Tak, ja mam to samo. Uwierz mi, do mnie piszą też zawodnicy i pytają mnie o jakieś tam swoje, o moje jakieś tam rzeczy, które ja stosuję, nie? Ja zazwyczaj odpowiadam tak, że no kurde, ale masz trenera czy nie? No mam. Mówię, no to jego pytaj, po co ty mnie pytasz, nie? Ja mam tak, że jak dostanę rozpiskę, to nawet nie odpisuję trenerowi, że okej, dziękuję. Znaczy, sorry, to może źle zabrzmiało, tylko nie potwierdzam, że ją dostałem, nie? Bo zazwyczaj jest tak, okej, dostałem przyjemne wiadomości. Ja dostaję maila i od razu od następny dzień jest wszystko włożone i idzie zgodnie z tym, co miałem tam rozpisane. Nawet nie pytam, nie dopytuję, bo w zasadzie nawet nie muszę o to pytać. A jeszcze powiedz mi, bo z Adamem macie takie koleżeńskie, mocno stosunki. To nie jest tylko, wiesz, trener, ale właśnie gdy przychodzi robota, no nie, to odcinacie, no, tak, to tak, zupełnie nie ma nie, ziomek to znaczy, Mariusz, tylko jest to znaczy, po prostu Adam trener. Jest Adam trener, ale do siebie normalnie dzwonimy, rozmawiamy, tam wiesz, nie ma, ale jest, wiesz, ja do niego podchodzę jako do kumpla i do trenera, więc wtedy, kiedy mam do niego sprawę jako trenerską, no to jest dla mnie trenerem i wtedy nie ma już śmiechu, żartów, chichów, tylko ustalamy swoje jakieś tam plany, które mamy do zrobienia. No i to nam pomaga, no to nie jest jakiś tam problem, nie czuję dyskomfortu, czy jakoś tam, że jest jakaś bariera złamana, która nie powinna być złamana między trener a zawodnik. No tutaj akurat tak mamy, że no ja też, wiesz, jako jestem osobą, też bardziej otwarty, Adam podobnie, no i dlatego 4 rok już się dogadujemy razem. No tak, to właśnie chciałem pokazać ludziom, że mimo, że jesteś zawodnikiem pro, to nie ma tutaj, wiesz, jakiegoś, a ja jestem zawodnik pro, wiem lepiej. A tym bardziej, gdzie amatorzy często, no ja jestem amatorem też, nie podważam po prostu pracy trenera, a często to widzimy i słyszymy, że niestety tak się dzieje. No nie wiem, czy zdarza się u ciebie z twoimi zawodnikami na przykład coś takiego, że pisze do mnie podopieczny i mówi, a może byśmy zrobili to tak, a może byśmy zrobili to tak. Ja często, wiesz, gaszę, mówię, słuchaj, no możesz to robić jak chcesz po swojemu, swoja sprawa. No ja mam na to wizję troszeczkę inną, ale też zdarzają się sytuacje, gdzie słucham swoich zawodników. Nie ma tak, że jestem tam sztywno, wiesz, ukierunkowany jakieś swoje schematy, ale jeżeli ktoś mi, wiesz, cały czas mówi, no ale może zmieńmy to, to mi nie pasuje, albo może jajka nie mogę, kurwa, jeść rano. No wiesz, no takie abstrakcyjne czasem sytuacje, że aż się dziwię, że ktoś jest zawodnikiem i zadaje takie pytania, nie? Że czy może zmienić ryż na makaron? No wiesz, no gość startuje 4 rok, a pyta, czy może zmienić ryż na makaron. No takie też się zdarzają. No ja bym szczerze nie zawracał po prostu gitary. No. Może są ludzie i są też często, wiesz, tacy aż chcą... Obsrańcy, no trzeba powiedzieć, obsrańcy. No, są tak też naprawdę. Obsrańcy, wprost mówiąc. Dobra, dziękuję ci, Mariusz, wiem, że dziękuję. Jesteś zabiegany i no, dużo przed tobą, a zaraz żona właśnie... Żona tutaj widzę, już dzwoniła 18 razy, bo telefon tylko wibrował w bluzie, a ja lecę do Łodzi i lecę na trening. No to życzymy powodzenia i w ostatnich 3 tygodniach. No to jest szlifuję, będzie zajebiście, myślę. Jak inaczej ma być? Dobra, dzięki bardzo. Dzięki, trzymajcie się, hejka. Dzień dobry, Piotr Wolniak, niedługo debiutujący, tak? Tak, debiutujący? Tak. Dzień dobry. Jak się zapowiada okres masowy nadal? Wróciłeś do trenowania, przerwałeś trenowanie, jak to, co tam było? Dawno cię nie widziałem. Ja miałem jakąś chwilową taką przerwę i w trenowaniu, no, powinienem powiedzieć, taki off totalny, odpoczynek. No i teraz od stycznia już zacząłem sobie powoli coś tam dubać. Staram się wrócić do takiej pełnej diety. A jak wygląda dieta, jak jest niepełna? Jak często sobie pozwalasz?
masz, bo... Nie, bardziej chodzi, wiesz co, takie niedojadanie może tych ilości, co powinienem. No pewnie tam jakieś raz na jakiś czas wpadało coś poza listy, ale już to jest wyczyszczone, więc teraz tylko zwiększanie tych kalorii i myślę, że powinno być okej. Okay. Dalej z Piotrem? Tak, mam jeszcze jedną osobę, tak powiedzmy, do pomocy, może suplementacyjnej stricte, ale głównie tak, głównie z Piotrem Głuchowskim. Tak, z Piotrem Głuchowskim już tyle lat razem, tyle sukcesów razem, tak. Więc szkoda go opuszczać, bo co zmieniać team, który działa? A dokładnie, czasami niektórzy myślą, że jak się często zmienia, to są lepsze efekty, no nie do końca chyba tutaj, nie? Bo jak ktoś cię może poznać, to wtedy jakby wie, jak twój nawet organizm pracuje, funkcjonuje. Nawet samemu już potem czujemy, że jest inaczej, nie? Powiedz mi, nawet te same, wiesz, trwanie z trenerem i dogadywanie się ma znaczenie, że wiesz, w końcu zaczynacie działać na tych samych falach, a nie, wiesz, zmienianie i znowu musimy się poznawać. Tak, ja myślę, że też dobry trener to jest jeszcze taki psycholog, że jakby może nie tyle jego wiedza taka na temat, nie wiem, samej kulturystyki, tylko też podtrzymanie na duchu, czy takie wsparcie, to też jest ważne, a dużo tych młodych trenerów tego nie ma, no po prostu z racji tego doświadczenia nawet, albo z tego, że nie byli sami kulturystami, czy nie startowali, nie wiedzą tego po prostu. Wiele razy wygrywałeś, wiele zwycięstw jeszcze przed tobą, ale gdzie? Bo muszę cię zobaczyć na tej scenie. Powiem ci, że jak zobaczyłem, że nie debiutujesz od razu po zdobyciu karty, no to miałem takie... dlaczego? Ale no, gdzie? Bo no, nie możemy się doczekać tego. No mam nadzieję, że tak będzie, że uda się tam coś osiągnąć. Planowałem w tym roku na Arnoldzie, w tym w Anglii. Czy to dojdzie do skutku? Ciężko mi powiedzieć, bo jak już miałbym wychodzić, to chciałbym wyjść na pewno w lepszej formie niż wychodziłem tutaj. Więc nie wiem, czy to się uda zrobić. No jeszcze trochę czasu jest, ale pierwszy cel miał być tam. Mhm. I czyli okres masowy na ten moment, a do redukcji jeszcze dojdzie, bo ty dość szybko robiłeś formę zawsze. Tak, no jak tam się przyciśnie, to wiadomo, nie ma może jakiegoś takiego dużego problemu. Gorzej u mnie z tym wbijaniem kilogramów, aczkolwiek teraz mam gdzieś tam około 110 kilo, więc tam dużo mi nie brakuje do tego, co miałem wcześniej. No ale wiadomo, że to by trzeba było przebić, tak, żeby ta forma była lepsza. Chociaż teraz jest jakościowo dosyć dobrze, więc myślę, że nie jest źle jak na ten czas. Tak, jak oglądałem, to nawet ta masa jest taka zbita, sztywna, nie jest taka, wiesz, galaretowata, jak u mnie. Nie, no jest taka suchość, w sensie jest ta twardość tego mięśnia, więc to mnie trochę cieszy i taki daje taki, no, poczucie, że jest dobrze. No, ale zobaczymy, co będzie. No, jeszcze trochę czasu zostało, to może tych kilogramów uda się tam dołożyć. Piotr, mam jeszcze jedno pytanie, bo ty zupełnie inaczej komponowałeś swoją dietę. Wiesz, u nas niektórzy bazowali na węglowodanach, niektórzy bazowali na tłuszczach. Zawsze to była przewaga czegoś. U ciebie zawsze było i sporo tłuszczy, i sporo węgli, tak. I sporo białka. Tak, znaczy z tym białkiem to bym nie przesadzał, bo jakby popatrząc po wystarczająco. Tych, tak, jakby patrzeć po tych osobach, co teraz się szykują, ogólnie kulturystach, to mają bardzo dużą ilość białka. No ja aż do takiej ilości nie dochodziłem, z racji tego, że ja też mam problem z przejedzeniem tak dużych ilości posiłku, znaczy pojcy, tak? Mhm. No i te tłuszcze dawały mi to, że ten bilans był większy, a objętościowo było mniej. No i teraz do tego wracam, bo teraz mam też trochę więcej tych węglowodanów, no i to jest problem z przejadaniem, ale zrobiliśmy taki myk, że obcięliśmy trochę białko na jakiś czas i faktycznie to trawienie, to przetrwanie jest dużo lepsze i szczerze mówiąc na tej ilości białka, co mam teraz, a jest ona mniejsza niż była, nie widzę żadnych tych, raczej idzie do przodu, więc jakby nie widzę jakby sensu dodawania teraz nadmiaru czegoś takiego, nie? No i tak jak mówisz, zawodnik z tak dużym doświadczeniem, a jednak małe zmiany zawsze coś tam potrafią wnieść, także Piotr, mówię, ja czekam i będę po prostu cię naciskał niedługo, żebyś wyszedł w tym pro, bo mówię, moim zdaniem jedna z najlepszych sylwetek w Polsce. A dziękuję, ale to miłe, taka dodatkowa stymulacja ze mną jest czasami potrzebna. A wiesz, że ja bym tego nie powiedział, bo niewiele jest takich pięknych sylwetek, które są, no, połączeniem klasyka z masą, bo ty masz takie klasyczne kształty i do tego właśnie ładną, no, dużą masę mięśniową. Sam się zastanawiam, jakby jeszcze tych kilka kilogramów było więcej, jakby to wyglądało, nie? Bo to też jest zawsze taki znak zapytania, nie? No tak, ale myślę, że będzie wyglądało dobrze. Oby. Dziękuję bardzo, Piotr. Dziękuję. Trzymam mocno kciuki. Dziękuję. Pozdrawiam.
Mariusza chyba przybyły, raczej wszyscy znacie. Cześć Mariusz. Siemanko, witam. Dzisiaj chciałem, Mariusz, w ogóle przedstawić takie właśnie osoby, które już lata tak naprawdę siedzą w tym naszym sporcie, są na naszym podwórku. Także no, my debiutowaliśmy w tym samym roku, w 2014. Jesteśmy praktycznie w tym samym wieku, bo rok nas tylko różni, jeżeli chodzi o datę urodzenia. I chciałem się właśnie zapytać, ile czasu ogólnie trenujesz, ile ci zajęło dojście do tego wszystkiego? No i pokazać ludzi, że to nie jest na już, tak? No dokładnie. Ja trenuję już od 17 roku życia, czyli teraz mam 33, to już 16 lat praktycznie treningów na siłowni. No i tak jak ty mówisz, startowaliśmy w 2014 roku, czyli tam gdzieś od 2013-2012 to tak jest na poważnie już to typowo zawodniczo, bo do debiutu się szykowałem 2 lata, więc tak naprawdę no, trochę tych lat już tak powiedzmy wyczynowo, profesjonalnie jest. Dokładnie, dokładnie. Na pewno ludzi zainteresuje taka kwestia, bo jak mamy zawodnika pro, to się możemy zapytać go o kilka rzeczy. Także tak naprawdę, jaka jest różnica? Mówisz, często słyszę, spotykam się z takimi opiniami osób, a ja nie jestem zawodnikiem pro, chciałbym być, ale jeszcze nie jestem, więc nie będę się tak starał, nie będę się tak przykładał, nie będę robił tego samego. A tak naprawdę, powiedz, co się zmieniło, kiedy byłeś amatorem, a kiedy jesteś zawodnikiem pro? Czy wtedy podchodziłeś, że tak powiem, lżej do tematu, a teraz podchodzisz mocniej? Czy wiesz, o co mi chodzi, myślę? Wiem, o co chodzi. No właśnie to jest, wiesz, częsty błąd. Bo jeżeli chcesz do czegoś dojść, to już w tym momencie musisz żyć i robić wszystko, jak ci zawodnicy, do którego poziomu dążysz, tak? To nie jest tak, że u mnie się coś tam zmieniło, bo ja, wiesz, na pewno więcej wiedzy złapałem i tak dalej, bo więcej też kontaktów na świecie, łatwiej jest, jak jesteś zawodnikiem pro, żeby ktoś tam ci odpisał, z tobą pogadał, bo tak to, no wiadomo, jak jesteś amatorem, nie wszyscy chcą z tobą rozmawiać, nie? Ale tak naprawdę nic się zmieniło, ja dalej trenuję podobnie, dalej trzymam tak samo dietę, także, wiesz, ja już wiedząc, że chcę na ten poziom wskoczyć, już wcześniej musiałem ten poziom jakby trzymać. Dokładnie, dokładnie, czyli tak jak się mówi, no jeżeli chcesz być mistrzem, to musisz się zachowywać już jak mistrz. Tak, żyć jak mistrz, dokładnie. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Mariusz, no jeszcze tak się zapytam o twoje aktualne plany, bo ty zmieniasz kategorię, prawda? Zdobyłeś kartę pro w klasyku, teraz przechodzisz do kategorii super ciężkiej. I no, co planujesz w związku z tym, jak postępujesz właśnie, żeby przejść do tej kategorii, żeby móc walczyć, jak na to patrzysz realnie i tak dalej? No wiesz co, planuję przede wszystkim urosnąć, to jest główny plan. Nie, no nie jest tak prosto. Ja z klasyka zrezygnowałem dlatego, że po prostu już ten limit dla mnie jest trochę ciężki. Ja widzę, że moje ciało chce rosnąć, po prostu iść do góry i dla mnie to już była taka przygotowania, nie sprawiła mi radości. To była taka wegetacja bardziej niż przygotowania do zawodów z takim fanem jak kiedyś, nie? A no wiadomo, że teraz muszę dobudować dużo masy. W tej chwili trochę tak odpoczywam, bo byłem na takim już etapie, że ważyłem około 112 kilo. Teraz tak sobie trzymam na luzie około 105, już tam 106. No i będę, wiadomo, takimi etapami gdzieś tam wchodził znowu wyżej, odpoczywał wyżej, ale to wiadomo, że potrwa. To nie jest tak, że to się da zrobić w rok czasu, czy tam w 2 lata. I też sobie zdaję sprawę, że to nie będzie tak, że ja wyjdę na scenę i od razu gdzieś tam będę walczył o top. No bo to jest no, nierealne na ten moment, tak? Wiadomo, że dla mnie najważniejsze byłoby dojść do poziomu mniej więcej takiego, żeby móc wyjść tymi zawodnikami, żeby się nie wstydzić, tak? Żeby stanąć na równi z nimi na scenie. A dalej to zobaczymy, co będzie, nie? Tak, dokładnie, dokładnie. No. Myślę, że robisz to tak jak właśnie większość tych osób, którymi dzisiaj tutaj będę rozmawiał, przede wszystkim z pasji i nawet jeżeli cię to nie zaprowadzi gdzieś tam najwyżej, tak, bo żeby być powiedzmy mistrz olimpiczny na tą top 10 czy top 15, to trzeba być tak naprawdę mega predysponowany na świecie, bo ludzie sobie często nie zdają sprawy, to znaczy samo dostanie się na Olimpię. To jest po prostu ogromne osiągnięcie, bo jesteś na świecie mamy kilka miliardów ludzi, a ty jesteś w 15, tak, tych, którym się udało. Także życzę ci jak najlepiej. Znamy się kupę lat. Wiem, że na pewno dojdziesz wysoko, bo i tak już doszedłeś. No i co? I tyle. No dziękuję bardzo, również wszystkiego dobrego. Dzięki bardzo. Nie mogłem sobie odmówić takiej przyjemności.
nasi widzowie no, są młodsi z reguły, także mogą nie znać, ale to jest nasza no, gwiazda, można powiedzieć, naszego sportu. Pani Aleksandra Kobielak, pierwsza kobieta, która była na Olimpia, Mister Olimpia, ten prawdziwy Mister Olimpia. Także nie mogłem nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności. Pani Aleksandro, co pani w ogóle tu robi? Nie wiem, staje pani zawodniczki, czy bo widzę tutaj są dziewczyny jakieś od pani? Wiesz co, przede wszystkim stawiam na jakość, czyli mam zawodniczkę, która jest świetnie przygotowana. Trenuję od 7 roku życia. Po to, żeby dzisiaj się tutaj zjawić. Ja oczywiście jej towarzyszę. Ze względu na to, że zdobyła już wszystkie tytuły w kategorii, w której ja również reprezentowałam jakby fitness, czyli dziewczyna świetnie się porusza i tańczy. Dzisiaj postanowiłyśmy z Karoliną Młot również pokazać coś więcej, nie tylko umiejętności, tylko to, co sobie życzycie, czyli to, że dobrze też wyglądamy. I dlatego właśnie z Karolcią tutaj jesteśmy. Czyli z zawodniczką jestem, dlatego tutaj jestem. Super. Świetnie, że pani właśnie o tym powiedziała, o tej zawodniczce i o tym, że trenuje od 7 roku życia, bo ja dzisiaj właśnie robię tutaj wywiady z takimi osobami, które, powiem tak, nie celebrytami, tylko osobami, które siedzą w tym właśnie całe życie i chcę pokazać dla ludzi, że to jest tak naprawdę sport na całe życie i całe życie trzeba na to pracować, bo dziś mamy takie czasy, że ludzie są wszystko na szybko, nieważne, czy to jest biznes, czy to jest sport, czy to jest jakakolwiek inna dziedzina, nie chcą czekać na sukces, nie chcą włożyć swojej pracy, a myślę, że pani jest tego najlepszym dowodem. Pani zawodniczka to też tak jak pani wspomniała. A to w ogóle u pani słychać, bo pani jest bardzo mocno zaangażowana, widzę właśnie w kwestie tutaj szczególnie pracy z dziećmi i tak dalej. No właśnie te dzieci wyrosły, wiesz, czyli te dzieci to Karolina. No cudownie w końcu udało mi się założyć Federację Fitness Sportowego. Fitness sportowy to oznacza dyscyplinę, którą ja oprawiałam, czyli ona tak na dobrą sprawę, jak zauważyliście, dawno zginęło. My byśmy chcieli z Karoliną pokonkurować w takich kategoriach jak ja, ale nie ma dziewczyn, które potrafią przygotować sylwetkę ekstremalnie i świetnie też zatańczyć z akrobatyką i z elementami siłowymi. To połączenie tych dwóch dyscyplin, takiej ekstremalnej sylwetki i dobrego show, jest bardzo trudne. Szukamy konkurencji. Myślę, że ja jestem tą osobą, która wychowała dzieci i która w końcu się dochowała, że tak powiem, dziewczyn. Za tydzień robię kolejne swoje Mistrzostwa Polski. Na moich zawodach jest 300 zawodniczek. Skończymy o 23, więc w przyszłym roku będziemy już to rozkładać raczej na 2 dni takie Mistrzostwa Polski. Robię również Grand Prix, gdzie zamierzam wejść z kategoriami, których totalnie brakuje, czyli żeby była kategoria sylwetki i dobrego układu, chociażby takiego w wersji skróconej, dobrego układu w postaci minuty, dobrego poruszania się, a nie tylko pozowania kulturystycznego, bo to jest duża różnica. Więc jakby już dzisiaj obiecuję, że zawody, które robię w październiku, listopady, Grand Prix Aleksandry Kobielak, będą zawodami dla dziewczyn, które mają ogromne ambicje, które naprawdę siedzą 24 na dobę w tym sporcie i które będą umiały nie tylko przygotować szybko, fajnie, dobrą sylwetkę, ale które będą musiały pokazać coś więcej. Więc zapraszam już dzisiaj do konkurencji z Karoliną Młot. Może dzisiaj właśnie jeszcze przy okazji przypromujemy, kiedy dokładnie będą te zawody i gdzie. Wiesz co, na pewno będą w Gdańsku, a termin to jak... Jeszcze. Gdyby tu był mój menadżer, to bym pamiętała, ale myślę, że na stronie można znaleźć. Ja zwykle je robię wrzesień, październik, listopad. Początek listopada, ale... Myślę, że jak ktoś będzie zainteresowany... Szukać po nazwisku, to wszystko się znajdzie. Tak, pani Aleksandra Kobielak, wystarczy wpisać na internecie. Ja osobiście tylko tak powiem, że bardzo właśnie żałuję, że ta pani kategoria zanika, bo niestety zanika. Zostało bardzo mało zawodniczek, a to była tak naprawdę najbardziej widowiskowa i najbardziej wymagająca kategoria, bo nie dość, że ciało musiało być przygotowane od strony formy, od strony fizycznej, od strony wyglądu, także nieprawdopodobna sprawność, a ludzie po prostu, no nie ma co się oszukiwać, troszeczkę idą na łatwiznę, troszeczkę było się ciężkiej pracy, bo tam naprawdę ogrom treningów,
nie ograniczał się tylko do treningu cardio siłowego. Wiesz, mam też takie wrażenie, tym bardziej, że sam napomknąłeś na początku, że ludzie idą troszkę na łatwiznę i widać, że to ciało jest bardzo często przygotowywane niekoniecznie pracą. Dokładnie. W związku z tym, no liczę na to, że ta jakość gdzieś tam wróci, że w tym sporcie chyba nie chodzi o ilość, tylko rzeczywiście o jakość. My powinniśmy być mistrzami, którzy spokojnie nadają się na okładki. Na tyle powinniśmy być ładni estetycznie, że każda osoba, która by zaczynała ten sport, powinna chcieć tak wyglądać. Dzisiaj jak na to patrzę, to uważam, że dużo estetyki gdzieś zanikło. Może to jest moda, może to jest moda na takie make-upy, może to jest moda na sztuczne włosy, może to jest moda na sztuczny biust i na zbyt duże ilości chemii w organizmie. Ale mi się ta moda nie podoba. Ja w dalszym ciągu uwielbiam naturalny look, ciężką pracę i naturalne, fajne mięśnie, dobrze opatrzone dobrym żarciem i suplementacją. Myślę, że każdy powinien wybrać to, co dla niego się podoba, tak, i podążać tą ścieżką. Co jest lepsze? Myślę, że nie będziemy tu już się debatować i tak dalej, ale myślę, że ciężka praca zawsze popłaca. No i tyle. Myślę, że tym można to wszystko podsumować. W sporcie szczególnie. To są złote słowa, że nie potrzeba często talentu i umiejętności ani warunków genetycznych, ale pracą w sporcie można wygrać. Tak jest. I taka niech będzie konkluzja. Ciężka praca ponad talent. Dziękuję bardzo za wywiad. Ja dziękuję również. Jest mi bardzo miło. Dziękuję. Dziękuję. Pięknie, było miło, ale się skończyło. Piękne sylwetki, nowe, dużo nowych powrotów, że tak to nazwę, ale naprawdę miło się to oglądało. Widzę nadal dużą przyszłość w kulturystyce, a to mnie cieszy i to cieszy nas wszystkich. Do zobaczenia, dzięki, że byliście z nami. Zostawcie suba, komentarz, łapkę w górę.